Decyzja Europejskiego Banku Centralnego o dalszym złagodzeniu polityki pieniężnej istotnie zmieniła sytuację w notowaniach eurodolara. W ciągu miesiąca kurs spadł z okolicy 1,40 do 1,35 obecnie. EBC prawdopodobnie utrzyma ten łagodny ton, będzie cały czas groził dalszym łagodzeniem, chociażby w postaci programu skupu aktywów, także raczej pozostawi to euro pod presją. Dodatkowo w drugiej połowie roku już możemy też zacząć widzieć jakieś sugestie ze strony Rezerwy Federalnej o tym, że będzie ona się zbliżała do zacieśniania polityki pieniężnej. Także to może się też dodatkowo dołożyć do tej presji spadkowej w notowaniach eurodolara. Dlatego możemy zobaczyć jeszcze poziomy wyraźnie poniżej 1,35. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego pomogła też złotemu, ponieważ zwiększyła dysparytet stóp procentowych między Polską a strefą euro i to powinno dalej pomagać złotemu w najbliższych miesiącach. Natomiast jest też szereg czynników, który może być takim kontrargumentem za dalszym umocnieniem złotego. Jest to chociażby to, że troszeczkę ożywienie w polskiej gospodarce traci momentum. Dynamika PKB może już nie przyspieszać w takim tempie jak dotychczas w następnych kwartałach. Zmniejszy się też pozytywna kontrybucja eksportu netto. To, co już nie będzie tak pomagało złotemu. Dodatkowo może też jeszcze lekko negatywnie zareagować złoty w momencie, kiedy Rezerwa Federalna zasygnalizuje gotowość do podwyżek stóp procentowych w perspektywie najbliższych kwartałów. Także te czynniki mogą hamować presję na umocnienie złotego, która powstała po decyzji Europejskiego Banku Centralnego. Dlatego już raczej bym się nie spodziewała drastycznie niższych poziomów euro złotego. Myślę, że raczej pozostaniemy właśnie w okolicach obecnych poziomów, czyli 4,10, a nawet wyżej 4,15.